ostatecznie na konferencji prasowej samorząd województwa przywita najmłodszych mieszkańców. Są z nami członkini zarządu województwa Janina Ewa Żołotka, zastępca dyrektora do spraw opieki zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce Wojciech Krzyżanowski. Dzień dobry. Kierownik oddziału neonatologicznego doktor nauk medycznych Janusz Hechłowski. Hechłowski? Przepraszam. I pielęgniarka oddziałowa Iwona Ostaszewska. Pani marszałek. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, samorząd województwa w bardzo różny sposób wspiera służbę zdrowia. Oprócz takich inwestycji twardych, gdzie inwestujemy w infrastrukturę, ale również w aparaturę szpitalną, to też mamy wiele programów, które skierowane są na profilaktykę zdrowotną i od kilku lat prowadzimy właśnie dofinansowania do działań profilaktycznych. Ale dzisiaj wiemy o tym doskonale, że przez cały czas rodzi nam się zbyt mało dzieci i te dzieci powinny być objęte ogromną opieką. Jak popatrzymy na statystyki, to rok do roku mamy około 8% mniej dzieci urodzonych i dlatego też postanowiliśmy, oprócz tego, że wspieramy żłobki, przedszkola dla rodziców, żeby mogli szybko wrócić na rynek pracy, to jeszcze dzisiaj mamy ze sobą powitalne upominki dla maluchów, które urodzą się w naszych szpitalach. Chcemy w ten sposób wywołać uśmiech na twarzach mam, które rodzą właśnie w naszych szpitalach dzieci, ale przede wszystkim też chcemy taki zrobić ukłon w stronę tych, którzy dbają o to, aby w naszym kraju, na naszym Mazowszu urodziło się więcej dzieci i chcą, żeby te dzieci również funkcjonowały w naszym społeczeństwie. Szanowni Państwo, wiemy o tym, że wiele par boryka się z trudnościami z zajściem w ciążę, dlatego też od wielu lat wspieramy metodę in vitro, gdzie finansujemy całą procedurę, ale dzisiaj jesteśmy tutaj w szpitalu w Ostrołęce i chcemy przekazać szpitalowi właśnie takie pakiety powitalne, upominki drobne dla maluszków, które się tutaj urodzą. Jest to kokon, są takie pieluszki, jest kołderka, jest suchy termofor, więc chodzi o to, żeby ten maluszek był godnie powitany u nas na Mazowszu, we wszystkich naszych szpitalach, w Siedlcach, w Ostrołęce, w Radomiu, w Płocku, w Ciechanowie, ale również w dwóch szpitalach w Warszawie, Międzyleskim i Brudnowskim. Takie pakiety powitalne. Każda Mazowszanka i każdy Mazowszanin, które się rodzą w naszych szpitalach, dostarczy. Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze, tak to wygląda w Ostrołęce? Jak z liczbą urodzeń? Bardzo dziękuję Pani Marszałek i całą służbę za wsparcie. Ja mogę powiedzieć najpierw, że bez wsparcia samorządu województwa na szpital, no bez kosztów podróży byłby chyba szpitalem w ruinie dzisiaj, bo bez tego wsparcia nie moglibyśmy żadnych inwestycji dokonywać. Są to olbrzymie kwoty, ale to dzisiaj nie jest, żeby je wymieniać. Natomiast oczywiście no, borykamy się, jak wszystkie szpitale w Polsce, ze spadkiem liczby urodzeń, mniejszą liczbą noworodków. Dziękuję za tę inicjatywę, która jest myślę bardzo cenna i pomoże nam trochę w tej kwestii. Mogę powiedzieć, że Szpital w Ostrołęce oferuje opiekę matce, jeszcze kobiecie ciężarnej, potem noworodkowi na najwyższym poziomie, więc zapraszamy do nas, panie, które planują urodzić dziecko. I z mojej strony chyba tyle i oddam głos tutaj szefowi noworodków. Ja też chciałem serdecznie podziękować pani marszałek, całemu urzędowi marszałkowskiemu za tę inicjatywę. Borykamy się z podobnym problemem jak wszystkie szpitale na Mazowszu, czyli ze spadkiem ilości porodów i też mam nadzieję, że ta państwa inicjatywa pomoże w tym, żebyśmy mieli porodów chociaż nie mniej, a może więcej. Natomiast jesteśmy w szpitalu drugiego stopnia referencyjności, czyli szpitalu takim, który ma intensywną terapię noworodka, także nie tylko leczymy w cudzysłowie piękne, różowe noworodki, ale również wcześniaki, takie, które borykają się z problemami oddechowymi. Mamy całodobowy dyżur lekarski. Przyjmujemy nie tylko dzieci po porodach, również przyjmujemy dzieci z domu z jakimiś problemami stricte już zdrowotnymi do miesiąca po urodzeniu.
Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.